Witam serdecznie, moi drodzy, jest godzina 18, jestem na salonie motoryzacyjnym w Paryżu. O godzinie 8 zacząłem swoje podróże po wszystkich ekspozycjach. Zacząłem na właśnie ekspozycji Fiata i na ekspozycji Fiata przy modelu 500X swoją relację kończę. Za chwilę zobaczycie wszystko, co zebrałem w ciągu dnia. Chciałem tylko powiedzieć, że większość tych materiałów nagrywałem na autocentrum.pl. Niektóre z tych wypowiedzi były na tyle luźne, że bardziej by się nadawały na Zachar Off, ale proszę mi to wszystko wybaczyć, nie będzie tak poważnie jak zwykle. Postaram się to wszystko zmiksować na jeden film na autocentrum.pl. Miłego oglądania. Już gramy. No to panowie, jesteśmy na wizji, w związku z tym trzeba powiedzieć parę słów. Jesteśmy w Paryżu, przyjechaliśmy na targi. Na targi rybne w Paryżu. Do zobaczenia na targach. Godzina 8.30, z pewnym opóźnieniem, ale jednak dotarłem pod wejście główne. Mnóstwo ludzi, pełne tramwaje, wszyscy dążą w jednym kierunku. Tu na bramkach dziennikarze muszą pokazać swoją akredytację. To nic innego niż taki zwykły świstek papieru. Dostaje się to od biura targów. A biuro targów oczekuje tylko pokazania dwóch co najmniej artykułów, które się opublikowało w zeszłym roku. Z tym oczywiście nie ma problemu, więc po wejściu dostałem jeszcze taką opaskę do noszenia i w zasadzie możemy wejść na targi. Pierwsze drzwi, pierwsza hala przed nami, jak widać, tu wystawiane są marki Suzuki, Dacia, Renault i tak dalej, więc zaczynamy zwiedzanie. Na stoisku Renault widzimy podobne wykończenie jak w zeszłym roku, czyli takie kule, które są umieszczone pod sufitem i ruszają się góra-dół, zmieniają też kolorystykę. W tej chwili zwróćcie uwagę, że wszystkie samochody są osłonięte, dlatego że w ciągu pierwszego dnia poszczególne marki mają swoje prezentacje o określonych godzinach i przed tymi godzinami nie odsłaniają swoich najważniejszych premier. Oczywiście auta koncepcyjne są już widoczne od samego rana, ale taki na przykład gwóźdź programu na tych targach Renault, czyli nowy E-Space, jest jak widać jeszcze osłonięty. Oczywiście nie każde auto wystawione przez producentów jest nowością. Widzimy tu przykładowo Peugeot RCZ w wersji R, które było niedawno testowane przez naszą redakcję. Prawdopodobnie został dodany albo nowy lakier, albo jakiś nowy element wykończenia, wyposażenie, dzięki czemu można powiedzieć, oto nasza nowość. Oczywiście nie jest to jakiś przebój, jakaś nowość, ale i tak jest to okazja, żeby ponownie pokazać ten wspaniały samochód publiczności. Praca dziennikarza naprawdę nie jest łatwa, dlatego że jest nas tu po prostu bardzo wielu i jak widać często ludzie wchodzą w drogę sobie nawzajem nieświadomie i prezenterzy muszą powtarzać tą samą sekwencję wiele razy, zanim trafią wreszcie na taki moment, kiedy nikt im wreszcie nie przeszkadza. Na stoisku Peugeot w pierwszej kolejności widać 108, 208, 308, oczywiście pokazaną niedawno odświeżoną 508, w tym w wersji RXH, w wersji kombi, jak widać tutaj. Oprócz oczywiście gdzieś tam w oddaleniu mamy coś ekstra i zaraz sprawdzimy, co to jest. Tą gwiazdą jest model Peugeot Exalt, który jak widać przyciąga wielu dziennikarzy i wiele kamer. Autowidok z przodu. Obok stoi piękna Fortessa, która wydaje się pilnować pozostawione przez kogoś hulajnogę i hybrydowy rower Peugeot. Dziennikarzy interesuje wszystko. To, co znajdą pod maską, to, co znajdą pod klamką i to, co znajdą pod samochodem. Ekspozycja Citroena jest podzielona na dwie części. Jedna z nich to są zwykłe modele Citroena. W tym przypadku są to modele Picasso i oczywiście Kaktus, który jest wystawiony tu w wielu odmianach. A po drugiej stronie, oddzielony nawet fizycznie, osobnym jakby pomieszczeniem, jest ekspozycja modeli DS. Na stoisku Nissana warto zwrócić uwagę na model IDX, stworzony, jak twierdzi producent, przez ludzi, którzy zostali urodzeni po roku 90, czyli młodzi ludzie zafascynowani nowymi technologiami. I tu mamy dwie odmiany tego samochodu. Jedna w wersji Nismo, bardziej sportowej, i druga tam w oddaleniu w wersji bardziej stylowej. Póki co oczywiście nikt nic nie wie, żeby taki samochód miał trafić do sprzedaży, przynajmniej w Europie. Ale mówi się, że pewne rozwiązania z tego samochodu mogą trafić do nowej Zetki. Zetki, która być może będzie o rozmiar mniejsza w następnej generacji. Ale to jest póki co jakaś wiedza niepotwierdzona. Trzeba przyznać, że GTR w wersji Nismo wygląda naprawdę bardzo imponująco.
ale dla zainteresowanych zakupem tego samochodu zła wiadomość, ten cały nakład, że tak powiem, tego auta został momentalnie wyprzedany, bo to jest wersja limitowana. Stoisko Fiata to królestwo 500, mamy tu 500, 500 S, 500 L, mamy jeszcze jedną 500 L, ale w wersji Trekking. Mamy też 500 S w wersji niebieskiej. Oczywiście najważniejsza 500 na dzisiaj to światowa premiera 500 w wersji X, czyli auto, które zostanie odsłonięte dopiero za godzinę. Miejmy nadzieję, że kiedy te osłony spadną, to zobaczymy coś bardzo ciekawego, dlatego że Włosi wiążą z tym modelem ogromne nadzieje. Stoisko Volvo to oczywiście gwiazda numer 1, czyli Volvo XC90, pokazane niedawno na prezentacji statycznej w Sztokholmie. Dzisiaj jest do obejrzenia na targach motoryzacyjnych w Paryżu. Każdy producent stara się zapewnić swoim klientom jakąś specjalną rozrywkę. Jedni dobierają najpiękniejsze hostessy, inni robią prawdziwe balety tuż przed prezentacją, a inni przygotowują pokoje, w których można poznać najnowsze technologie Volvo przy pomocy takich okularów. Przyciąganie dziennikarzy to także usługi gastronomiczne. Na wielu stoiskach znajdziemy takie kioski, gdzie serwowana jest dla dziennikarzy kawa, herbata i inne napoje. O tym chyba mówiłem, o atrakcjach dla osób, które chcą obejrzeć nowości na salonie. Tu wymyślono, że samochód będzie otoczony taką oto spadającą wodą. Zwróćcie uwagę na bardzo ciekawy pomysł na stoisku Volvo, a mianowicie rozpylana para wodna. Ma to nie tylko znaczenie estetyczne, ale też znaczenie praktyczne, dlatego że na targach jest zwyczajnie bardzo gorąco. Mamy dzisiaj w Paryżu ponad 20 stopni na plusie, a do tego tysiące wat oświetlenia wszędzie na suficie, jak widać. I to wszystko sprawia, że temperatura tu na hali jest bardzo wysoka i spacerowanie w takiej rozpylonej wodzie sprawia, że jest to nieco bardziej przyjemne. Stoisko Forda w tym roku to odświeżony Focus. Nowy Mondeo, o ile można nazwać nowym samochód, który za oceanem jest już znany od 2 lat. Również Mondeo w wersji hybrydowej. A tu mamy Forda Vignale, czyli pomysł Forda, jak sprzedawać Mondeo w bardziej ekskluzywnej wersji za nieco wyższą cenę. Mamy tu inny poziom wyposażenia, inne elementy wykończenia i to wszystko sprawia, że Ford każe traktować linię Vignale jak przykładowo Citroen linię DS. Oczywiście najwięcej uwagi ściąga Mustang, który imponuje swoimi formami, kolorem oraz silnikiem. Jak widać, mamy tu 5 litrów pojemności. Oczywiście targi to nie tylko wielkie marki, mamy tu też niszowych producentów, tak jak tu mamy przykładowo model America firmy Venturi, który jest w 100% autem elektrycznym. Na targach motoryzacyjnych wystawiają się również firmy, które nie produkują samochodów, tylko części do samochodów, w tym przypadku jak widać opony. Jedyne auto, które mamy na stoisku Bridgestone'a to BMW i3, które jest na oponach Bridgestone'a, ale oprócz tego widzimy wiele innych modeli, w tym bardzo ciekawy wyglądający model Air Free Concept. Warto zwrócić uwagę na polski akcent na tej wystawie, a mianowicie Lancia Y wersji L, która jest produkowana w Polsce. Na stoisku Tesli nie zobaczyłem niestety nowego modelu, są tu wystawione tylko modele S, natomiast można zobaczyć po pierwsze podwozie tego samochodu i sposób upakowania baterii, a po drugie stację ładującą, która jest tu pokazana w całej okazałości. Suzuki zaprezentowało nową Vitarę. Zwróćcie uwagę, że jest teraz dostępny tylko jako Vitara. Nie ma już odmiany Grand Vitara. Nowy samochód jest krótszy, co ciekawe, od S64 S-Cross o kilkanaście centymetrów. Jest to samochód mniej rodzinny, a bardziej taki rozrywkowo terenowy, tak przynajmniej określają to w Suzuki. I jak widać, daje też spore możliwości, jeśli chodzi o personalizację zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Napędzany jest albo na przednią oś, albo na 4 koła układem all-grip. Oto największa premiera targów w Paryżu. Coś takiego jak Segway, tylko że na jednym kółku. Niesamowite. Jesteśmy na stoisku Mini i BMW.
BMW prezentuje wersję Cabrio dwójki, można też się przyjrzeć z bliska nowej X6. Natomiast największą nowością Mini jest Mini w odmianie pięciodrzwiowej. Muszę przyznać, że seria 2 wersji Cabrio udała się BMW naprawdę bardzo dobrze, porównując to z wrażeniami optycznymi do Audi A3 wersji Cabrio, to wydaje się, że tu mamy trochę bardziej seksowny wygląd. Oto i nowa 6 w wersji 50 i X-Drive. Widać sporo zmian stylistycznych na zewnątrz. Auto wygląda na pewno o wiele bardziej groźnie, szczególnie, że w przedstawionej wersji ma też bardzo ciekawie wykończone progi. Pralkę z takimi parametrami byśmy nie sprzedali, bo kiedy wszyscy walczą o jak najniższe spalanie i jak najmniejszą emisję CO2, tu na stoisku Rolls-Royce'a widzimy Fantoma Drophead Coupe, który ma klasę energetyczną G. A tu mamy niewątpliwą przyjemność podziwiania Mini Superleggera Vision, czyli połączenie brytyjskiego rodowodu i włoskiego szyku. Zresztą jak sami Brytyjczycy mówią, British born, Italian tailored. Czyli jest to samochód urodzony w Wielkiej Brytanii, ale ma garnitur uszyty przez włoskiego krawca. Na stoisku Infiniti zwykle na targach jest co najmniej jedno kosmicznie wyglądające auto przyszłości i w tym roku na targach w Paryżu Infiniti nie zawiodło, dlatego że pokazało Q80 Inspiration. Jeśli taka ma być inspiracja dla przyszłych modeli Infiniti, to dobrze wróży tej marce. Jeśli się przyjrzymy hostessie, która stoi obok nowego modelu koncepcyjnego Infiniti, to możemy się domyślać, że będzie to model bardzo, ale to bardzo lekki. Jedna ze znanych tradycji na każdych targach to jest odbieranie i rozdawanie tak zwanych worów. I tu widzę, że Mercedes nie poskąpił, co prawda widzimy tylko papier, a jest całkiem sporo do rozdania. Mamy tu jakieś folderki, mamy tu jakieś torebki. Wszystko wygląda ładnie, reprezentacyjnie, jak to u Mercedesa. Może i my kiedyś się zgłosimy po jedną, a może i nie. Na stoisku Mercedesa znajdziemy wiele modeli, które już widzieliśmy wcześniej, ale między nimi jest tu klasa B, która jest tu zaprezentowana w trzech odmianach: klasycznej, elektrycznej i z napędem na gaz ziemny. Jednak największym zainteresowaniem cieszy się oczywiście model GT, który został pokazany niedawno i wreszcie możemy go podziwiać na żywo. Jak widać, jest co podziwiać, kształty są naprawdę fascynujące, chociaż tył samochodu przypomina nieco te, które znamy z 911. Ciekawostkę znaleźliśmy w środku, kiedyś były po środku dwa nawiewy, potem pojawiły się trzy, a teraz w modelu GT widzimy aż cztery nawiewy po środku konsoli centralnej. Zwróćcie uwagę na to, że model GT przyćmił nawet S-klasę w wersji coupe, do której teraz wszyscy stoją tyłem. Jedną z największych nowości na stoisku Smarta jest oczywiście nowy Smart 4-4. Jak widać, samochód jest podobny do zaprezentowanego w Genewie Twingo i nie jest to przypadek, dlatego że samochody te dzielą bardzo wiele wspólnych rozwiązań technicznych. Charakterystycznym obrazkiem, który widzimy bardzo często przy samochodach, to są Chińczycy, którzy fotografują najmniejsze detale wystawionych samochodów. Pozostaje tylko się domyśleć, czy to jest armia copy-paste, która sprawia, że pół roku czy rok później pojawiają się na rynku chińskim niemal bliźniacze samochody, czy też po prostu bardzo dociekliwy dziennikarz. A teraz redaktor naczelny Maciej Majewski zademonstruje, jakie niespodzianki kryje w sobie SsangYong Action Sport. Po pierwsze, możemy otworzyć dwuczęściowo bagażnik, a po drugie w środku znajdujemy wielką patelnię do smażenia naleśników. Tadam! Podjeżdżamy na targ, nalewamy ciasto i jesteśmy królami w branży. Taki naleśnik. Na stoisku SsangYonga znajdziemy parę ciekawych samochodów, natomiast największą uwagę, moją przynajmniej, przykuł model Rodius, który kiedyś był okrzyknięty jako najbrzydszy samochód świata i chyba warto było zrobić taką jedną generację, co do której wszyscy pamiętamy, czym jest Rodius i jak wyglądał, aby druga generacja już nie potrzebowała takich nakładów na reklamę, bo każdy chce zobaczyć, kim stał się ten brzydal, który w pierwszej generacji był tak brzydki, że aż piękny. A teraz jest tak nijaki, że aż brzydki.
Była impreza i nie ma imprezy. Teraz Subaru WRX STI. Już nie ma słowa impreza w nazwie. Samochód natomiast jest w najnowszej generacji, moim zdaniem, nieco lepszy niż w poprzednim podejściu, ale to jest oczywiście kwestia gustu. A to jak jeździ, być może kiedyś się przekonamy na własne oczy, jeśli pożyczymy taki samochód do testów. A tu akurat Subaru pokazuje nam, że auto może być wyposażone w taką wielką kamerę. Tu są dwie kamery, EyeSight Stereo Cameras. No i proszę bardzo, cały obraz jest analizowany i wykrywane są samochody i ludzie. Czyli jeśli ja teraz cofnę się o parę kroków, to mam nadzieję, że mi też przypadnie jakiś kwadracik. Jak widać, ten czerwony to ja. A na stoisku Land Rovera miałem niezłe zamieszanie. Popatrzcie na ten samochód i wielki napis z przodu, Discovery. Teraz pytanie, jakie to może być Discovery, skoro to mi wygląda na Freelandera. No może nieco większego Freelandera, ale jednak oczy nie mylą, to jest Discovery. Tylko że trzeba obejść ten samochód od tyłu i tu widzimy, że jest to Discovery z małym napisem po lewej stronie Sport. Na stoisku Jaguara widzimy model XE, czyli samochód, który ma konkurować z BMW serii 3 i popatrzcie, pod tym kątem te światła nawet trochę przypominają przód serii 3. Natomiast jak podejdziemy dalej z przodu, już widać, że to jest zupełnie inny samochód. Tu akurat zaprezentowany w wersji S. I szczerze powiedziawszy, widziałem dotychczas ten samochód tylko na reklamach, a teraz widzę go po raz pierwszy na żywo i to robi naprawdę bardzo dobre wrażenie. Na stoisku Opla największą gwiazdą jest niewątpliwie Corsa. Corsa, która tu jest w wersji zwykłej, tu po lewej stronie jest w wersji OPC. Historia Corsy sięga 25 lat wstecz, to już jest jej piąta generacja, czyli Corsa E. I stanowi ona w Polsce drugą siłę, jeśli chodzi o sprzedaż Opla, prawie tyle samo co Astra, która prowadzi. Natomiast w skali sprzedaży całego Opla jest to 25% wszystkich sprzedanych przez Opla samochodów, więc jest to niezwykle ważny model. No i piąta generacja zapowiada się, że nie zawiedzie oczekiwań klientów, bo wygląda naprawdę bardzo fajnie. No fish, no meat. No fish, no meat. I was trying. Ciężkie jest życie wegetarianina. Zmiany dotknęły również model Q70, który po faceliftingu dostał nowy grill, nowe, bardziej wyraziste i ładniejsze światła z przodu oraz zmienione światła z tyłu. Biegania w tym Paryżu jest dużo więcej niż w Genewie, choć nie tak dużo jak we Frankfurcie, ale popatrzcie, to jest hala, w której przed chwilą byliśmy, czyli BMW Mini Rolls-Royce, ale wyżej jest rozkład wszystkich hal i tych hal tutaj jest co najmniej raz, dwa, trzy, o Boże, no z 8 chyba. No i chodzenie między nimi jest całkiem sporo. Jeszcze nie ma tu jakichś szatli, ale gdzie można, to wszędzie są instalowane schody ruchome, aby ludzie nie wykończyli się biegając pomiędzy jedną halą a drugą. Porsche przedstawiło na targach wersję e-hybrid modelu Cayenne, czyli samochód, który ma silnik o mocy 333 koni oraz silnik elektryczny o mocy 100 koni. Łącznie daje to ponad 400 koni mocy i pali poniżej 4 litrów na 100 km. Najbardziej szumnie zapowiedzianą nowością Audi na Paryż była wersja Audi TT albo TTS Roadster. Jedną z największych nowości w Audi TT jest koncept wirtualnych zegarów. Mamy tu ekran przed kierowcą. Zwróćcie uwagę, że ekran na środku konsoli centralnej już nie jest tu obecny. Wszystkie informacje są wyświetlane tuż przed kierowcą na dużym ekranie. Kolejną nowością Audi jest TT Sportback Concept, czyli propozycja rozwinięcia gamy TT w wersji pięciodrzwiowej. Jest to samochód, który jest dłuższy od TT o około 30 cm, ma też zwiększony rozstaw osi, a jednocześnie ma o 2 cm niżej poprowadzony dach. Na stanowisku Volkswagena w pierwszej kolejności skierowałem się do Passata. Szczerze mówiąc, po raz pierwszy na żywo mogłem zobaczyć ten samochód. Tu jest wersja sedan, tutaj jest ustawiona wersja variant i szczerze powiedziawszy, nie
zrobiło to na mnie jakiegoś wrażenie, jeśli chodzi o wygląd. Oczywiście on się zrobił taki optycznie nieco większy, bardziej poważny, ale szczerze powiedziawszy, ta zachowawcza polityka, jeśli chodzi o design w wykonaniu Volkswagena, akurat jeśli chodzi o Passata, jest wręcz przytłaczająca. Brakuje tu czegokolwiek, na czym można by było zawiesić oko. Ten samochód wygląda tak, jakby chciał się schować na ulicy, żeby nikt go nie zauważył. A oto trzecia hybryda po Golfie i po Jetcie, Passat w wersji GTE. Przy okazji jest to drugi plug-in w ofercie niemieckiego producenta, bo pierwszym jest oczywiście Volkswagen Golf. Widzimy tu samochód, który jest bogato ozdobiony niebieskimi dodatkami, co sprawia, że z daleka już widać, że mamy tu do czynienia z autem hybrydowym, który jak widać pali niecałe 2 litry na 100 km, a jednocześnie oferuje aż 218 koni mechanicznych. I tu mogę powiedzieć, że w tym wydaniu Passat już do mnie bardziej przemawia, bo przynajmniej jakiś charakter w tym razem ma, ten hybrydowy. Oto największe zaskoczenie targów, model XL Sport, i zastanawiam się, czy to jest zaskoczenie pozytywne czy negatywne, bo z jednej strony cieszę się, że udało się połączyć auto oszczędne z autem sportowym, bo tu mamy pod maską silnik z motocykla Ducati, który ma jeden cylinder i 200 koni mocy, ale z drugiej strony pytanie, jeśli chcemy mieć szybki samochód, to dlaczego punktem wyjścia ma być samochód, który miał służyć wyłącznie temu, aby pokazać, że Volkswagen jest w stanie wyprodukować tak bardzo oszczędne auto. A więc punkt wyjścia żółw, punkt docelowy bieg na 100 metrów. Coś mi tu nie pasuje. Mieliśmy już Passata w wersji Alltrack, teraz przyszedł czas na Golfa. Mamy tu wystawionego w Paryżu Golfa w wersji Alltrack. Widzimy z daleka od razu zwiększony prześwit. Widzimy również wyróżnik tego modelu, czyli srebrne lusterka, ale też, czego nie widzimy, a jest, to jest obowiązkowy napęd na 4 koła. I szczerze powiedziawszy, o ile Passat bardziej mi się podoba w wersji właśnie terenowej w porównaniu do wersji podstawowej, o tyle Golfa wolałbym w wersji klasycznej. Volkswagen pokazał także Polo w wersji GTI, czyli trzydrzwiowego miejskiego malucha z mocnym, ponad 190-konnym silnikiem pod maską. Nie brakuje tu sportowych akcentów, czerwonych zacisków, czerwonych linii na grillu, ale też klasycznej kratki na fotelach. Na stoisku Skody nie można mieć wątpliwości co do tego, który model w tym roku jest dla nich najważniejszy. Wszystkie, bez wyjątku, wystawione samochody na stoisku Skody to są Skody Fabie. Nowe Fabie, które mają teraz premierę światową, przy czym postawiono na obydwie wersje nadwoziowe, a więc mamy tu zarówno wersję kombi, jak i wersję hatchback. Wersja hatchback ma podobno największy bagażnik w swojej klasie, ma 330 litrów, można tu zajrzeć przy okazji i to obejrzeć, natomiast wersja kombi ma ponad 500 litrów, w tej chwili nie pamiętam, chyba 540. Z kolei w środku znalazłem całkiem sporo przyjemnych materiałów wykończeniowych, bo przed chwilą wsiadałem, rozglądałem się i szczerze powiedziawszy, to się podoba. Popatrzcie, jak to wygląda. Wszystko bardzo zgrabnie, schludnie i starannie wykonane. Oczywiście stylistyka jest dobrze znana, widzieliśmy te elementy wcześniej, ale nie w Fabii. Ta Fabia może być wykończona też w takie systemy, które dotychczas mniej nie były dostępne, więc jest naprawdę spory postęp. Widzimy tu przy okazji w testowym samochodzie plastik Piano Black i proszę zwrócić uwagę na to, że po dotknięciu tego plastiku, a nawet mocnym wyciśnięciu, nic nie skrzypi. To tak nawiązując do mojego testu Mercedesa C-klasy, w którym były opinie, że skrzypi, bo zastosowano Piano Black. No to, jak widać, nie o Piano Black tu chodzi, tylko o jakość montażu. Seat pokazał odpowiednik chyba Golfa Alltracka, czyli Leon wersji Experience. Jak widać, są to tu pokazane wersje kombi. Wersja Experience, czyli większy prześwit, nakładki plastikowe na nadkola, trochę zmienione progi, ale przede wszystkim napęd na 4 koła. Seat pokazał Leona Cupra z dodatkowym pakietem optycznym, który jak widać przy łączy pomarańczowego koloru zaznacza dodatkowo grill, felgi, lusterka, ale też napis Cupra na tylnej klapie. Warto zwrócić uwagę na to, że Cupra, mimo że pochodzi z rodziny Volkswagena, to jednak dostała więcej koni, bo
Tu, jak widać, 280 koni od Volkswagena Golfa, który nawet z pakietem Performance w wersji GTI ma tylko, w porównaniu do Cupry, 230 koni. A w tej chwili na stoisku Toyoty widzimy brzydala, który się nazywa FCV Toyota Fuel Cell Sedan. I to jest brzydal, który moim zdaniem zasługuje na miano największej premiery tych targów. Dlatego, że jest to samochód na ogniwo wodorowe, które niedawno zostały przez Toyotę opatentowane. Toyota dostała certyfikat na wytwarzanie zbiorników i przy ciśnieniu 700 atmosfer jest w stanie przewozić tyle paliwa, że ten samochód jest w stanie przejechać nawet 500 km przy osiągach rzędu pewnie 140 koni mechanicznych i jednocześnie tankowanie może się odbywać w zaledwie 3 minuty. Oczywiście nie bardzo wiadomo, gdzie miałoby być to tankowanie, bo z infrastrukturą jak zawsze będzie ten sam problem, ale początek jest obiecujący. Oczywiście pozostaje kwestia ceny. W Japonii ten samochód będzie kosztował około 200 tysięcy złotych bez podatków, więc nie jest to jakaś super kosmiczna cena. Kwestię wyglądu można by było przeboleć. Podobno 3 lata temu w Tokio ten samochód wyglądał jeszcze gorzej. Okej, nie był nieco mniej ładny. W każdym razie dobrą wiadomością jest niewątpliwie to, że ten samochód będzie dostępny już w przyszłym roku na całym świecie. Nieco później w Europie, bo gdzieś w okolicach lata, ale będzie, więc już niedługo prawdopodobnie będziemy mogli z Wami się podzielić informacją, jak się jeździ Toyotą Fuel Cell Sedan. A tu w przejściu między halą czwartą a halą trzecią widzimy dwa ciekawe rodzynki. EQS-y. VS500. Numer rejestracyjny z kraju, który jest mi bliżej nieznany. W środku wygląd też, który mi bliżej nieznany. Zobaczymy, czy będzie taki samochód dostępny do obejrzenia w środku. Hyundai pokazał nową generację i20. Mały, zgrabny samochodzik, może się podobać. Ma LEDy z przodu, bardzo zgrabnie zaprojektowane światło przednie, ale również tylne. W ogóle to przypomina mi i30 w pewnym sensie, więc tu jakby przynależność do rodziny jest bardzo mocno podkreślona. Od strony praktycznej, jak widać, tu również bagażnik jest bardzo dobrze wykończony. W środku również jest bardzo nowocześnie. Widzimy tu miejsce na nawigację czy telefon komórkowy. Wnętrze jest bardzo zgrabnie zaprojektowane i może się podobać. Właśnie mamy niewątpliwą przyjemność oglądania nowego wcielenia Outlandera. Tak przynajmniej zapowiada Mitsubishi. Oczywiście nie jest to jeszcze wersja finalna, ale to jest zapowiedź tego, jak Outlander może się zmienić w przyszłości. Widać znacznie bardziej wyraźny przód i wygląda wszystko bardzo spójnie i zgrabnie. Tu jest zresztą napis Outlander PHEV Concept S, czyli bazą dla tego samochodu jest Outlander elektryczny, hybrydowy, który, jak wiemy, pali relatywnie niewiele, można go ładować z gniazdka i jest to samochód, który podobno w Europie sprzedaje się doskonale. W Polsce zresztą podobno jest, Mitsubishi znajduje około 5 nabywców miesięcznie na ten samochód. Więc jeśli nowa generacja Mitsubishi będzie wyglądała podobnie jak ta propozycja koncepcyjna, to z pewnością liczba osób, które zdecydują się na zakup Outlandera, będzie jeszcze większa. O ekspozycji Mazdy można powiedzieć na pewno tyle, że wszystkie samochody, które zostały wystawione, mają ten sam ulubiony kolor Mazdy. Natomiast ja najbardziej szukałem w tym kolorze, czy w jakimkolwiek innym, Mazdy dwójki, która przecież świetnie wygląda i chyba nie wstyd byłoby jej pokazać. Tymczasem na takim najbardziej zaszczytnym miejscu znajduje się Mazda MX-5, którą zresztą już wcześniej mieliśmy okazję podziwiać. A więc pytanie, gdzie jest Mazda dwójka? Ja nie twierdzę, że MX-5 nie jest wart uwagi, ale ja się pytam, gdzie jest Mazda dwójka? Czekamy na Mazdę dwójkę. Niewątpliwie największym przybojem na stoisku Kia jest nowe Sorento. Co ciekawe, Sorento mieliśmy okazję podziwiać już kilka miesięcy temu podczas prezentacji przy okazji odświeżonego Sportage'a, ale tym razem od ostatniego faceliftingu
do zmiany generacji nie minęło zbyt wiele czasu i jak widać mamy już nowe, zupełnie nowe auto. Zupełnie nowy przód, charakterystyczny grill, światła LED do jazdy dziennej w reflektorach z przodu, przestrzenny tył, możliwość zamówienia w wersji 7-miejscowej. Ekspozycja Hondy to 3 prototypy i 1 koncept. Wszystkie te prototypy są zaznaczone, że niedługo pojawią się na rynku. Proszę bardzo, tu wszędzie jest pokazane, że jest 2015 jako planowana data wprowadzenia do produkcji. Szczerze powiedziawszy, są bardzo zgrabne. Tu mamy HRV, tu mamy nowego Jazza, a po prawej stronie mamy CRV. Oto jest Civic Type R. Dwulitrowa turbodoładowana jednostka, która ma generować co najmniej 280 koni, a więc producent tak naprawdę nie ujawnia, jaką będzie miała moc. Mówię, że nie mniej niż 280. Z tyłu warto zwrócić uwagę na wielki spoiler, który jest zintegrowany ze światłami stop i te światła, te tylne lampy zachodzą na ten spoiler. Dosyć ciekawe, oryginalne rozwiązanie, poczwórny układ. Poczwórne końcówki układu wydechowego, wielkie felgi kolorowe. Mamy tu dominujący kolor niebieski i pomarańczowy. Z przodu wydaje się, że ten samochód bardzo mocno się nie zmienił w stosunku do tego, co zostało zaprezentowane w Genewie wiosną tego roku. Pozostaje tylko czekać na rok 2015, bo według zapowiedzi producenta właśnie wtedy zobaczymy Civica Type R w salonach. Po bardzo długim czasie oczekiwania Fiat wreszcie odsłonił swoją 500-kę w wersji X. Było to, mam wrażenie, jedno z pilniej strzeżonych tajemnic, dlatego że embargo na informacje prasowe było dzisiaj do godziny 12, kiedy Fiat miał prezentację tego samochodu na salonie w Paryżu. I co widzimy? No, przede wszystkim po odsłonięciu tych samochodów widzimy bardzo harmonijne i zgrabne nadwozie. To było dokładnie to, czego ja się obawiałem najbardziej, kiedy miałem w pamięci model 500L, którego proporcje nie były do końca moim i nie tylko chyba moim zdaniem idealne. Tu 500X wypada o wiele lepiej. Jest to naprawdę bardzo zgrabnie narysowany samochód, bardzo harmonijny. A najciekawszą informacją moim zdaniem na ten temat jest to, że nazwa 500 wcale nie sugeruje, że jest to samochód bazuje na Fiacie 500, tylko oznacza przynależność do wielkiej, coraz większej rodziny Fiata 500. Natomiast samochód technicznie bazuje na Jeepie Renegade, z którym dzieli bardzo wiele rozwiązań technicznych.